Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl. 2 września na stadionie Widzewa odbędzie się akcja Pomagamy od serca, organizowana i promowana przez Mariusza Stępińskiego. Tym razem ratować będziemy małą dziewczynkę chorą na białaczkę. Pomagamy Poli Kowalskiej, która wzmaga się w walce z białaczką i potrzeba na to 400 tysięcy, żeby gdzieś miała szansę na wyzdrowienie. Także tam bodajże jakiś lek musi zostać podany, który kosztuje 400 tysięcy. Także wszystkimi siłami miejmy nadzieję, że uda się to zrealizować. Czy tak będzie? Na pewno w dużym stopniu pomożemy. Zachęcamy wszystkich tak naprawdę do pomocy, no bo mówię, pomagamy Poli, zdecydowaliśmy się na Pole, zdecydowaliśmy się na konkretne dziecko, któremu pomożemy, bo moim zdaniem jest to dobry kierunek. I tak jak mówię, na dzień dzisiejszy cel jest 400 tysięcy i miejmy nadzieję, że dobijemy do tego celu. By zebrać wystarczającą ilość środków na leczenie małej Poli, będą organizowane także liczne licytacje, w tym koszulek należących do wybitnych sportowców i trenerów. Tutaj mamy parę koszulek, doszedł Neymar z podpisami wszystkich zawodników PSG, doszły siostry Radwańskie, doszedł Claudio Ranieri. Z takich koszulek, które jeszcze się pojawią, to będzie Antoine Griezmann, pewnie Gianluigi Buffon. Także no, tych koszulek na pewno będzie. Jeżeli chodzi o koszulki, to nie mamy na co narzekać. Jeżeli chodzi o nazwiska, jakie zagrają w meczu, to mówię, większość jest nazwisk, które gdzieś potwierdziły przyjazd, ale gdzieś to jest uwarunkowane tym, żeby nie miała ta drużyna meczu w niedzielę, bo wiemy, jak Polska Ekstraklasa gra piątek, sobota i niedziela przed przerwą na reprezentację, bo to będzie akurat ostatni mecz przed przerwą na reprezentację. Nawet wczoraj rozmawiałem z Marcinem Robakiem, także zapowiedział, że jak nie będzie miał meczu w ten dzień, to na pewno przyjedzie. Z dalszych nazwisk Łukasz Surma, Dariusz Dudka, jeżeli nie będzie miał swojego spotkania, przyjedzie Patryk Lipski, Michał Buchalik z Wisły Kraków. Myślę, że musiałbym dalej chyba spojrzeć gdzieś na listę, żeby coś więcej powiedzieć o tych nazwiskach, ale tak jak mówię, już pierwsze nazwiska się pojawiają. Liczę na to, że z zagranicy też pojawi się paru piłkarzy. Cała impreza ma charakter sportowo-muzyczny. Rozpoczniemy od wyjątkowego meczu piłkarskiego, a skończymy koncertem z udziałem m.in. Lady Punk, Patrycji Markowskiej i zespołu Wideo. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, czy fani piłki nożnej, czy fani dobrej muzyki, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli ktoś jest fanem i muzyki, i fanem piłki nożnej, to może zostać na całym wydarzeniu. Przypomnijmy, że o godzinie 15 rozpoczyna się mecz charytatywny pomiędzy gwiazdami polskiej ekstraklasy, reprezentacji Polski nie tylko. O 18.30 zaczyna się koncert Wideo. Od 21.30 kończymy to wszystko balem charytatywnym. Także bilety na bal też będą dostępne przez platformę Kup Bilet. Także będzie można też zakupić wejściówkę na taki bal. W pomoc dla Poli i w pomoc w organizacji całej imprezy aktywnie włączył się oczywiście Widzew, w tym także jego najmłodsi zawodnicy, którzy wzięli udział w nagraniu teledysku promującego całą imprezę. Zapisz się do Cosinusa i odbierz bon dla Widzewa. Szczegóły na www.cosinus.pl.